Cześć wszystkim, dzisiaj na temat Sebastiana Szymańskiego oraz zainteresowania jego osobą przez dwa kluby. Dwa kluby chciałyby go pozyskać. Jakie to są kluby i czy Sebastian Szymański opuści Legię, za jaką kwotę, za jakie pieniądze? O tym w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Sebastian Szymański okrzyknięty został cudownym dzieckiem ekstraklasy. Troszeczkę przypomina kazus tutaj Dawida Kownackiego. Natomiast rzeczywiście Sebastian Szymański już było zainteresowanie. Mówiło się o tym, że w okienku letnim kupi go CSKA Moskwa za kwotę około 7 milionów euro, ale ten transfer ostatecznie upadł. Chociaż muszę powiedzieć, że tutaj oferta była bardzo wiarygodna z tego względu, że sam Sebastian Szymański został zapytany o ten transfer i przyznawał, że żałuje, że nie doszło do skutku. On już się nawet zaczął przygotowywać pod kątem występów w Rosji, także naprawdę ten transfer już był praktycznie o mały krok od podpisania. No ale Legia go nie puściła, tutaj prezes Mioduski go nie puścił ostatecznie. Natomiast no tutaj zaraz powiem, jaki tu jest ciekawy przypadek razem z nimi i dlaczego go porównuję do Dawida Kownackiego. No właśnie, teraz jest zainteresowanie tak naprawdę, które wypłynęło ze strony dwóch klubów włoskich. To jest właśnie Inter Mediolan oraz drugi klub, który byłby zainteresowany pozyskaniem Szymańskiego, to jest Milan. A także zainteresowanie klubu angielskiego, to jest Liverpool. Te kluby chciały pozyskać Sebastiana Szymańskiego. Nieoficjalnie mówi się, że Jurgen Klopp, no może nie Jurgen Klopp, ale skauci, którzy współpracują z nim, jego współpracownicy, praktycznie od dwóch lat już przyglądają się bacznie Sebastianowi Szymańskiemu. No trzeba pamiętać, że Jurgen Klopp no, stworzył te trio w Dortmundzie, tak, Polaków, więc ma tak naprawdę oko, potrafi wyciągać takie perełki i stworzyć z nich genialnych piłkarzy. Co ciekawe, na dzień dzisiejszy Sebastian Szymański jest warty około 3 milionów euro, no ale to według informacji podanych na Transfer Market, natomiast jest to absolutnie młody, perspektywiczny zawodnik. Absolutnie jego minusem na dzień dzisiejszy to jest po prostu jego tutaj mięśnie, tak, czy po prostu jego waga, zbyt drobny jeszcze jest, za bardzo za chudy jest, tak, jeśli chodzi o grę w piłce nożnej, chociaż to nie jest duży problem, to zawsze można nabrać tutaj masy mięśniowej, no bo nie chodzi za bardzo o tłuszcz, ale żeby nabrać po prostu masę mięśniową, no mieć siły, żeby się przepychać z przeciwnikami. Tutaj wiele osób tak naprawdę wskazuje na to, że on może być tutaj, grać jako ofensywny pomocnik, ale wszechstronny, tak, i na lewej stronie jako mocnik, jako środkowy i po prostu po prawej stronie, czyli ma tą uniwersalność, no i skuteczność, tak. Sebastian Szymański jest to młody zawodnik, dopiero 19-letni, no i teraz wrócę do tego, dlaczego tak naprawdę to jest kazus Dawida Kownackiego, ponieważ Kownacki to jest podobny zawodnik, tylko był w Lechu Poznań, tam też Kownacki z dobrej strony zaprezentował się od razu na stół, na biurko prezesa Lecha Poznań, tak, Piotra Rutkowskiego wpłynęły oferty, no, z wielu tak naprawdę różnych klubów, bardzo ciekawe oferty finansowe, natomiast Piotr Rutkowski zrobił coś innego, przetrzymał tego zawodnika i odszedł on w późniejszym czasie, oferta też była korzystna finansowa, natomiast no, tak naprawdę nie skorzystano z pierwszej lepszej oferty i podobnie tutaj postąpił też prezes Mioduski, znaczy oferta na pewno była z CSKA Moskwa, bo było to blisko, być może to nie była kwota 7 milionów euro, trochę mniej, natomiast rzeczywiście było bardzo blisko, no ale ostatecznie nie doszło do tego transferu, być może zostanie ten transfer podbity, tak, być może to będzie kwota około 10 milionów euro. Nieoficjalnie mówi się, tak, że to ma być zawodnik, który będzie też takim po prostu przepustką, tak, jeśli chodzi o Legię Warszawa w stosunku do innych klubów, że warto pozyskiwać piłkarzy, ponieważ z Polski, z Legii Warszawa, bo oni są bardzo dobrzy, tak, jakościowo, piłkarsko, tak to było kiedyś w przypadku Błaszczykowskiego z Wisły Kraków, czy tutaj Lewandowskiego z Lecha Poznań. No i mówi się oficjalnie także, że Legia chciałaby skasować bardzo dużo pieniędzy za tego piłkarza, nawet 10 milionów euro, że to może być nawet największy transfer w historii Ekstraklasy, że za najwyższą kwotę piłkarz odejdzie. Zobaczymy.
czy rzeczywiście tak będzie. No, piłkarz nie może zapomnieć sam o jednym, tak? Pieniądze są potężne, kręcą się wokół niego, wszystko fajnie, wszyscy go będą wynosić, mówić, że jest talentem, ale dalej trzeba pracować nad sobą i po prostu wierzyć, tak, w to, co się robi, bo inaczej nie będzie żadnych sukcesów. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzach, czy według was Sebastian Szymański pobije rekord transferowy, jeśli chodzi o polską ekstraklasę, będzie najdroższym sprzedanym zawodnikiem z polskiej ekstraklasy. Napiszcie w komentarzach, tak czy nie. To wszystko na dzisiaj. Zostawcie suba. Cześć.